To, o czym myślę, jest niebieskie. To jest pewnie bluza Julka. Nie? Ja wiem. To są drzwi od łazienki. Tak, masz rację, teraz ty. Dobra, teraz ja widzę coś, co jest czerwone. Coś czerwone, tak. Włosy Sary? Nie. I moje włosy też nie. Tamto krzesło? Nie. To nie wiemy, musisz nam pokazać. Dobra, już wam pokazuję. Chodzi mi o ten czerwony guzik na ścianie, ten tutaj z przodu. Nie widziałam go tutaj jeszcze. Ciekawe co to jest, nie widziałam tego wcześniej. Wiem, widziałam to w takim filmie. Ten guzik otwiera takie tajemnicze przejście. A to nie jest włącznik światła? Nie, ja widziałem to ostatnio w filmie. To otwiera takie tajemnicze drzwi, tajemniczy pokój, który tam jest za tą ścianą. Serio? I co tam będzie? Tam w środku, skoro jesteśmy z dziećmi w przedszkolu, to tam na pewno jest pokój z zabawkami. Tak, i tam są wszystkie zabawki świata na pewno. Na przykład inteligentna plastelina. O, wow, ale byłoby super. To co, musimy wypróbować, nie? Powiemy komuś o tym. Nie, a wtedy będziemy się musieli podzielić tymi zabawkami. To jest nasza tajemnica. Jaką macie tajemnicę, ludzie? Mike, a umiesz dotrzymać tajemnicy? No oczywiście. A o co chodzi? Pierwsze zadanie, musisz być gotowy wyruszyć z nami w podróż. Teraz? Nie, teraz muszę iść do łazienki. Tylko nie wciskajcie beze mnie. Co ja mam wcisnąć? Ja chcę zobaczyć ten pokój, a może to jest coś niebezpiecznego? Coś niebezpiecznego, jak zwierzęta jakieś, jakiś potwór? Albo jakieś pająki, o nie, jak w piwnicy. To co zrobimy? Ciężkie, trudne, Ale chcemy te zabawki zobaczyć, nie? No pewnie. Ja strasznie chciałabym zobaczyć te zabawki, wszystkie zabawki świata. No dobra, to wciśniemy, ale ty pierwszy. Gotowe? No, dobra. Dzisiaj będzie najlepszy dzień naszego życia. Tak, mam nadzieję, że tak będzie. Wciskaj. Na trzy, dobra. Raz, dwa, trzy. O nie, jak głośno, o nie. To chyba nie był nasz pokój z zabawkami. O nie, co to jest? Znowu jestem w łazience, znowu tutaj utknąłem, całe spodnie sobie zamoczyłem. Nie. Proszę pani, co się dzieje? Proszę pani, co się dzieje? Spokojnie, dzieci, to jest alarm przeciwpożarowy. Co? Ogień? Nie, spokojnie, musimy tylko wyjść na zewnątrz, wszyscy po kolei. Dobra, Julian, to był bardzo głupi pomysł. Włączyłeś alarm przeciwpożarowy. Ja? Chyba my. Ty wcisnąłeś, to twoja wina i nie było tam żadnego pokoju z zabawkami. No ale widziałem to w filmie. Czy wszyscy są? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, cała grupa jest na zewnątrz. Czekamy teraz na strażaków. Oni sprawdzą, czy wszystko jest w porządku i potem będziemy mogli wejść do środka. Ale tam się pali? Nie, to chyba był taki alarm fałszywy. I co teraz? Chyba musimy powiedzieć pani, że to my byliśmy. O nie, zdenerwuje się strasznie na nas. To nie było zabawne. Proszę pani, musimy coś pani powiedzieć. O co chodzi, dzieci? To my wcisnęliśmy ten guzik. Myśleliśmy, że to jest taki magiczny guzik otwierający tajemniczy pokój. Ale dzieci, przecież on jest czerwony, czyli to oznacza uwaga, niebezpieczeństwo. Myśleliśmy, że można się nim bawić. Jest pani na nas zła? Nie no, oczywiście, nie wiedzieliście o tym, ale teraz muszę to wytłumaczyć strażakom. No i co się pali? Czy znowu się coś stało z toaletą? Nie, to nasze dzieci włączyły alarm. Nic się nie pali. Mogą panowie spokojnie wracać. Przepraszamy za niepokojenie panów. Okej, super, do zobaczenia. Mike, czemu jesteś taki mokry? Byłem w łazience i kiedy się włączył ten alarm, to się przestraszyłem i wpadłem do ubikacji. Super, co?